kochani, ja teraz... Kochani, już do kawy wszystko naszykowane. Moja filiżaneczka z masełkiem. Pojemniczek na śmietankę. I zaraz sobie wezmę jeszcze kokosa. A! I łyżeczkę kokosa. Do tego dodam. I gotowe! Ja tu sobie siedzę na balkonie, już się nasłoneczniam, pobieram sobie te i się relaksuję. A tutaj moja kawka, już wypiłam z kokoskiem, ze śmietanką. Sisek! Sisek był za mną, ale gdzieś poszedł. Sisek! No jest Sisek. Sisek? Na balkoniku jesteś z Pancią? To są, kochani, szafeczki, które muszę powiesić. Autobus. A to są moje szafeczki z dekupaż, to są skrzynki po winie z pieskami, tutaj są wazy do zupy i szkatułki, a to jest lala, którą dostałam od taty i portfelik z Paryża, który dostałam od taty, tutaj też gadżety. Tutaj jest szafka, którą muszę powiesić i tutaj jest szafka, którą chcę powiesić, więc jest trochę tych rzeczy. Futrzaki się bawią. Tak, Sisek. Sisek. Sisek smoczuś. Sisek Jerzyk. Nie widzieliście jeszcze Jerzyka. Tak. A to jest Lala Lali. Tak, kochanie, bawisz się lalą? Lali się trochę już lepiej czuje. Co mnie bardzo cieszy. Dostaję wody z oliwek. Jeżeli chcecie się dowiedzieć dlaczego, to piszcie pod filmikiem i wtedy zrobię osobny filmik o tym na mój drugi kanał. PIN kody zdrowia. Wychodzę i jak zwykle robię sobie listę rzeczy, które mam potencjalnie kupić. Ja tutaj, jak widzicie, mam Eko Jarmusz, to już kupiłam. Selenu jeszcze nie mam, w Rossmanie chusteczki też już kupiłam. Awokado, a właśnie ziarna kwiatków do posadzenia na balkonie i spodnie już oglądałam w takim chińskim sklepie, ale niestety mi się nie podobały. Także robimy nową listę. Jarmuż już możemy skreślić, chusteczki, awokado, spodnie. Dobra, to tak, to został selen. I teraz tak, duo od Mopa.
Ja sobie wymieniam co tydzień, wiecie, te frędzle. Tu od Mopa żarówka zwykła. No i widzicie, już zapomniałam. A wiem, wałeczki. Do malowania tacki. Jeszcze muszę szafeczkę domalować. I tak wygląda moja lista. Będę się ubierać. Skarby tutaj leżą na krzesełeczku, tak? Ciciniek? Aha, nie moje. Upadło mi. A jak tobie upadło, to wtedy nikt się nie marudził. To ci się pękło. Kochani, oglądamy. Jesteśmy w Leroy. Oglądamy panele niedrewniane, które sobie ludzie kładą. I to jest, kochani, ochyda nad ochydami, patrzcie. I ten udaje na przykład kamień. Przyszliśmy sobie obejrzeć nasz drewniany parkiet, jak będziemy wymieniać podłogę. Teraz, bo idziemy na jakąś wystawę. Nie wiem jaką. Tam mamy też coś zjeść. Zobaczymy, bo to jest otwarte do 21. Wszystko, ale już jest 20. Więc syn poszedł po samochód do galerii i jedziemy na tą wystawę i zabieram was ze sobą. Już jestem w aucie. Nie wiem, czemu żeśmy się zatrzymali. Jakieś sprawdzenie oleju, widzę, następuje. Akurat teraz, jak się śpieszymy, nie? To jest idealny moment. Ale wyraźnie coś jest nie tak. Nie zostałam poinformowana, pero... Już jestem, kochani, zmęczona. Kompletnie z domu poszliśmy... do galerii, z galerii poszliśmy na plac, z placu do manufaktury, w manufakturze na sam koniec do Leroy, żeby zobaczyć te podłogi, także no i z powrotem tramwajem. Podobno wyskoczył nam jakiś warning, nie niski poziom oleju, czy wyrównaj poziom oleju, nie wiadomo co się tu stało i czy mamy jechać na tą wystawę, czy co, nie wiadomo. Super. Czyli jeszcze trochę jest, tak? Tak jest. Dobra. To za ile to dolać według pana? To jako kontrolka się pojawi. Ona, bez przesady. Kontrolka, ona się pojawia i tam już tego oleju nie ma. A, czyli ona jest, zawsze informuje, jeżeli jest oleju ponad minimum, więc to jest i tak bezpieczna granica, więc to bez czyli problemu. Mogliśmy jeszcze dzisiaj pojeździć na przykład. Można. I to myśmy się jeszcze straszyli. Nie, to jest tak zaprogramowane, że to
powyżej minimum, a poniżej połowy zawsze informuję. Dobra, dziękuję bardzo. Kochani, już wymieniliśmy olej. Byliśmy zjeść w Auchan, a teraz jadę już do domu i widzimy się później. Hello, kochani. Właśnie wróciłam. Chciałam wam pokazać moje zakupy. To są akurat najważniejsze zakupy, bo tutaj wiecie, jestem mały majsterkowicz. Do it yourself. I kupiłam sobie super gadżety. To jest, jak widzicie, zamiennik do żarówki. O, futrzaki się bawią. To jest wiertełko do drewna, bo muszę dokończyć szafkę pod zlew. To są super dwa wiertełka do ścian, bo będę wieszać taką półeczkę i robić czyste miejsce do czesania. A to są śruby, które jak wywiercę dziurę, to muszę, tam są półeczki w tej szafce, jakoś to skręcić. To jest to. A teraz zakupy z tej siatki do sprzątania. To są gąbeczki do mycia na podłodze jakichś bardziej zabrudzonych miejsc i przy rogach. No i wkład do mopa, teraz wam powiem, wkład do mopa paskowego. Ja kupuję takie najtańsze, ponieważ co jakiś czas to wyrzucam, to jest za 2,50 i wtedy mam czysty, higieniczny, nowy. To są, kochani, zakupy. Ja się po prostu mega cieszę z tego. Godzinę mi zajęło znalezienie tych wszystkich pierdół w Leroy, w manufakturze. Ujejej, śruby mi lecą. A to jest z Auchan. 1,50, 2,50. No i to są, kochani, zakupy moje. A to jest właśnie ta szafka. Jak widzicie, drzwiczki i boki białe, które będę skręcać. Drzwiczki są z Ikei. A te boki kupiłam sobie w jakimś budowlanym sklepie. Na wierzchu jest zlew. I kochani, dopóki nie kupię sobie nowych mebli kuchennych, to ta szafka będzie mi służyła. Na razie mam zbieraninę mebli, bo nie kupiłam mebli do kuchni, mi nie stać. Może po wakacjach uda mi się coś kupić. A na razie kupiłam te rzeczy, a teraz idę sobie troszeczkę odpocząć, bo się zmęczyłam. Dzisiaj again. Bye! A kochani, zapomniałam jeszcze wałeczki. Były na liście. Gąbeczki w sumie. Gąbeczki. Tutaj mam z dziurką do wałka. Ponieważ będę malować, dokończyć szafkę, jeszcze inną w salonie, tą srebrną widzieliście kiedyś, i będę malować tackę. Kto ma kicie? Kto ma kicie? Opowiem wam pewną anegdotkę związaną z czekoladą. Otóż w któreś święta, znaczy przed świętami, wiecie, jak to rodzice dzieci pytają, co by chciały mieć, co by chciały dostać pod choinkę. Miałam chyba 7 czy 8 lat, może 9. W każdym razie byłam mała i mama zapytała, co ja bym chciała pod choinkę, tu stan wojenny. A ja jej na to mówię, że ja bym chciała pudełko czekolady Milka, która była specjalne stoisko z Milką, było w centralu. No i dostałam to pudełko czekolady Milka i to pudełko takie, no wiecie, jakieś olbrzymie, ale spory karton, i wszystkie te czekolady zjadłam 2 dni. Po prostu nie mogłam żyć bez czekolady. Czekolada przez setki lat traktowana była jako remedium na wszelkie choroby. Aztekowie odkryli, że ziarno kakaowe ma właściwości pobudzające. Stosowano ją także jako broń przeciw wszelkim dolegliwościom i chorobom. A dzisiaj dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w dół, co tam chcecie, subskrybujcie. Bye!